Jarosław Rafalski celuje chyba w koronę Królostrzelców. Tak na to wygląda. Znaczy, czy celuje? No ja jestem aktualnie liderem. Znaczy celem naszym jest utrzymanie w lidze. W gronie pierwszoligowców i to jest cel numer jeden. A jeżeli przy okazji uda się strzelić kilka bramek, no to bardziej jest radość, że tak powiem. Zadowolony z dzisiejszego meczu? Dosyć tak efektownie. Nie. W ogóle nie jestem zadowolony. Wykorzystaliśmy może 10% sytuacji i no to jest do poprawy na pewno. Warto też pomyśleć o tych rzutach karnych, bo jednak ostatnio kilka było niewykorzystanych. Tak. Umówiliśmy się, że strzelam dwa karne, jeżeli nie strzelę, to strzela kolega. No drugiego nie strzeliłem, więc teoretycznie powinien ktoś inny strzelać, ale już w meczu już skończył, więc od następnego meczu na pewno będzie zmiana strzelającego. Kamil Szałkowski i jego drużyna Płomienie Serce Serwis spada niestety z pierwszej ligi. Co dalej będzie? No, trudno teraz mi powiedzieć, co będzie dalej, no ale myślę, że jako tako jeszcze ta drużyna się będzie w miarę rozwijała, no to może chociaż w przyszłym sezonie zrobimy awans. Jak się, no tak jak mówiłem, się pozostanie drużyna tak, jak wyglądała. Bo mamy jako tako kilku fajnych, ciekawych zawodników, no ale brak zgrania. To jest główny powód tego, że nam nie idzie. No i dużo bramek stracimy, strasznie dużo. I nie wykorzystujemy tego, co mamy. Tak mi się wydaje, że to jest taki główny nasz mankament. Gdzie jest dzisiaj?